Ma się Mandero. Tutaj mamy zbiornik Zebasta, tak sobie położyłem, bo akurat kupowałem tego Seata. Powiem szczerze, tak się zastanawiam, czy takiego zbiornika nie zastosować do sama. Jest tutaj 10 litrów, przezroczysty, wszystko będzie widać. Jak widzieliście, przewód paliwowy jest puszczony. Jeszcze można byłoby z góry tutaj zrobić gdzieś przelew, ewentualnie przelew może wpuścić trójnikiem w przewód zasilający i też by było niegłupie rozwiązanie. Dużo mniej miejsca zajmuje od tradycyjnego. Na przykład mógłby być z prawej, z lewej strony, czy nawet tak z prawej strony od przodu. Łatwo do wlewania, a dużo osób po prostu na grupach oddawało takie zbiorniki. No mi akurat się został z mojego webasta. Jak myślicie, to jest dobry czy zły pomysł? Pozdrowionka.